Dzisiejszy film ma raczej charakter rozrywkowy. Wolę uprzedzić w razie, gdyby ktoś wziął go troszkę za bardzo na poważnie. Cześć, witam serdecznie w dzisiejszym eksperymencie. Z racji faktu, że ówcześni producenci silników do kosiarek spalinowych poszukują najrozmaitszych sposobów, by zmniejszyć masę własną silnika, jego opory wewnętrzne, między to innymi stosując coraz to cieńsze pierścienie, między innymi zastępując aluminiowe gaźniki plastikowymi, czy tak samo stalowe wałki rozrządu wałkami plastikowymi, tworzą wszystkie osłony silników coraz lżejsze, więc z racji faktu, że korbowód skręcany jest w takich silnikach aż na dwie śruby, co jest z pewnością dużym marnotrawstwem materiału, kosztów produkcji, jak i również znacznie zwiększa o jakieś 15-10 gram masę własną silnika, sprawdzę w dzisiejszym filmie, czy da się jedną z tych śrub zastąpić opaską zaciskową, tak zwaną trytytką. Zanim zostanę zmieszany z błotem za prawdopodobnie zniszczenie chcąc nie chcąc udanej jednostki, zobaczcie, jak wyglądały jej ostatnie chwile pracy. Ogromne dymienie przez cały czas pracy, do tego najróżniejsze stuki z wnętrza silnika. Zimny silnik tak zarzucał świece olejem, że było niemożliwe jego uruchomienie, a poprzedni właściciel czyścił ją tak często, że po prostu na koniec wyrwał już wręcz cały gwint ze świecy, dlatego odessałem paliwo, wylałem olej z tego silnika i postanowiłem, że zmierzy się on z ostatnią moją próbą. Wierząc danym z frontu, jest to silnik z 96 roku, przepracował już 25 lat, powinien udać się na swoją zasłużoną emeryturę gdzieś w pobliżu jakiejś huty, ale mam do niego właśnie jeszcze to ostatnie zadanie. Jeśli to się uda, zanim opublikuję film, zgłaszam ten patent, aby producenci jak najszybciej mogli skorygować to fatalne nadużycie. Dobra, zajrzymy, co jest w środku. Tak oto prezentują się lata zaniedbań w takich silnikach. Jak widać, w naturze nic nie zginie, więc jakieś tam przytrzymywanie wymian oleju skutkuje właśnie to takimi osadami we wszelkich zakamarkach misy olejowej. Mimo faktu, że spuszczałem ten olej tutaj, zlewałem na ciepłym silniku, te osady i tak się tutaj wydostały, więc jeśli w przeszłości takie wymiany zaniedbywaliśmy lub mamy silnik z niepewnego źródła, warto zastosować jakąś płukankę lub samemu go wypłukać, taki silnik, chociażby przez nalanie czegoś do środka przy zdemontowanym silniku lub po prostu zdjęcie takiej misy olejowej. W górnej części raczej nic nie zalega, ponieważ to właśnie w tej części tutaj jest, to jest po prostu misa olejowa i tutaj jest przechowywany olej. Poza tym wszystko wygląda ok. Ona tu już bardzo stukała, także może uda mi się pokazać jakiś tutaj luz na korbowodzie. Okej, zaczynamy. Spójrzcie, jakie dociążanie niepotrzebne silnika. Po co takie marnotrawstwo? Po co to w ogóle robić, jak to na jednej śrubie taki korbowód jest nie do ruszenia? To z pewnością wszystko będzie działać. Pozostało jeszcze zastąpić tę śrubę trytką. To też nie jest byle jaka opaska. To jest opaska kupiona za Allegro. 1000 sztuk za 6 zł, ale w opisie było, że to są turbotrytki z materiałów stosowanych przez NASA, więc to nie jest byle jaki plastikowy szmelc. To jest po prostu porządna trytka. Dam ją tutaj tylko dla wsparcia. Wiadomo, Briggs & Stratton ma lepszych swoich inżynierów, także oni z pewnością wymyślą coś lepszego niż taka opaska zaciskowa, ale na samym początku produkcji z pewnością mogliby również je stosować. Skoro jest to dobry, mocny i lekki materiał, to po co przepłacać? O kurde, chyba mnie jednak oszukał. Dobra, włączam ssanie, próbujemy. Haha!
Udało się, będę bogaty. Zgłaszam to teraz jako patent i od przyszłego roku wszystkie silniki skręcane mają korbowody tylko na jednej śrubie i jednej trysce. Wiedziałem, że się uda. W końcu, skoro w kole można zgubić 3 śruby i na 2 wrócić do domu, jeśli jest 5, tak dlaczego tu miało być inaczej? Idę po kosz i skoro mam tak dobrą maszynę, która teraz na oleju fanfaro dymi chyba już nawet jakby lekko mniej, to trzeba nią w końcu popracować. Zobaczymy, jak długo popracuję. Jest koniec lutego, ja nie będę ściemniał, że nawet nie mam co kosić. Coś tam pół kosza udało mi się trawy nazbierać, bardziej jakieś trochę śmieci i to naprawdę wszystko działa. Także zobaczcie, jakie to są twarde jednostki. Ale spróbuję to teraz skatować. Wkręcimy na maksymalne obroty i zobaczymy, co się stanie. Tylko nie to. O kurczę. Nie wierzę. Przecież wszystko szło tak dobrze. Kurczę. Także kochani, pamiętajcie, by nie oszczędzać na wymianach oleju, nie oszczędzać również na jakości części zamiennych, czy też również innych czynnościach serwisowych, ale przede wszystkim nie oszczędzajcie na zakupowanych, nie oszczędzajcie przy zakupie trytek. Ja kupiłem jakieś tanie badziwie, przez które straciłem cały silnik. Boże. Mógł jeszcze popracować. To był raptem do wymiany tylko pierścienie wraz z tłokiem, bo tłok też jest przytarty. Korbowód, który miał luz, wał też trzeba było wymienić, gdyż są już widoczne progi. No i również wiadomo, cały cylinder. Także drobne części, lekki wkład i mógłby dalej pracować. Ja tak zostałem po prostu bez silnika. No, nie mogę się po prostu z tym pogodzić. A tak na poważnie, jeśli macie pomysł na jakieś inne projekty, piszcie od nich w komentarzach, bo dużo mam takich silników, które już do niczego się nie nadają i trafiają po prostu bezpośrednio na złom, więc można by z nich nagrać coś szalonego gdzieś tam w międzyczasie. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za poświęcony czas na ten nietuzinkowy projekt. Jeszcze raz dzięki. Na razie. Cześć. Ach, te trytki.